Dzień dobry, dzień dobry. Jesteś na kanale Z Uśmiechem Przez Życie Van Life Free Life. Na tym kanale budowaliśmy na początku karetkę. Tak samo zaczynał się poprzedni vlog. A teraz budujemy osadę Puszczy Śpiew i pole dla kamperów, kamperwanów. Na razie to ogólnie składam wszystko. Właśnie teraz będę się brał za składanie basenu. Woda już wypuszczona, wyczyszczone. Właśnie przed chwilą obmierzyłem sobie, gdzie zrobiliśmy studnię. No i jak wrócę do siebie, do domu, to będziemy usytuowywać ten nowy domek, który zakupiliśmy, który już jest w produkcji po nowych ustaleniach. A że mamy słoneczko tu, to na dachu wylądują panele fotowoltaiczne z jednej strony. Siedzimy teraz pod kamperem. Przeważnie mamy markizę. Tego żagla nie rozkładamy, bo żagiel tak czy tak przepuszcza promienie słoneczne, więc jest gorąco. Oli się chłodzi cały czas, woda jej leci, a jak nie leci, to próbuje po prostu zaklinać wąż, żeby jej leciała, tak? No. Ania działa cały czas z łazienką. Pokażę wam dzisiaj, jak jest wykończona łazienka. Może weźmiemy się za kuchnię, wyklejamy to panelami winylowymi, jak jesteś pierwszy raz. No i co? Ja sobie troszeczkę już wczoraj pokosiłem i zrobiłem próbę. Tam mam ogólnie drzewa, które wyciąłem i stertę, można powiedzieć, wszystkich gałęzi. Ja sobie tu zrobiłem próbę, jak przerzedzić ten lasek. Ja tu zasadziłem 600 drzew. Tak pozornie nie widać, ale to są trzy rzędy i to jest za gęsto. I teraz tu przerzedziłem, więc tak, tu było jedno, zobaczcie, tu było drugie i teraz jest luz, więc one i tak się rozrosną, zakrzewią. Potem będę patrzeć, co tam z tyłu, o, tu jeszcze pozostałości się, o, widzicie, tu jest, tu było też jedno, czyli co drugie tak naprawdę musiałbym wyrzucać, czyli przez całą działkę, to jest ze 100 drzew jak nic. I tu już przynajmniej to jakoś będzie wyglądać. To też powinno wylecieć, albo to nawet. O, i co drugie tak robić. Potem zajmę się z tyłu drugim rzędem, żeby zobaczyć, jak to jest. I one teraz będą się rozrastać. Będą miały więcej po prostu przestrzeni, a nie tak jak w lesie, że one się suche zaczynają robić. Te drzewa mają 8 lat. Zobaczcie brzozy, jak wybiły. Brzozy, jak są blisko siebie, to nie ma takiej tragedii, bo one nie mają problemu. I tak ta korona się robi u góry, a od dołu jest pień. No, dziękuję za ostatnio, jak robiłem ognisko, wspomnienie, że to nie jest skóra drzewa, tylko kora. No, zwał jak zwał ogólnie, ale kto ten, to się domyślił po prostu, o co chodzi. Ja też to nazywałem bibułką. No i zobaczcie, a tu już jest znów pełno. I teraz tak. Jak będziecie widzieć na poprzednim vlogu, czy tam, nie, w sumie trzy vlogi do tyłu, tutaj jest, idzie rzeka, jest źródło. Tam nie miałem docelowego, dobrze wykopanej studni, więc domek musi wylądować gdzieś tutaj odtąd, żeby nie być na tych energetycznych wszystkich złych rzeczach. Jak jesteś nowy na kanale, to tu już jest decyzja na 100%, że tutaj będziemy robić saunę za tymi brzuskami. Tak o dziwo, w ogóle to one to bardzo powoli rosną. O, tu będzie... Ałaj! Wpadłem w dziurę. Tu będzie sauna. Tu ładnie wszystko wygolę i będzie z takim rybim okiem prawdopodobnie, z widokiem właśnie na te łąki. Krówki będą do was podchodzić. Krówki akurat są teraz tam. Ale one mają swoje godziny chodzenia. Tu dziura jest, bo choinkę na gwiazdkę wykopywałem. No. I tutaj zagrodzimy. I będą leżaczki, takie inne rzeczy. Zobaczymy co i jak. A kamperki poustawiamy tam. No i mam pomysł jakby do kupienia działki, ale o tym nie będę mówić, bo może się nie uda. No. Aha, wleci dodatkowe jedno szambo tam, albo zrobimy w ogóle jakąś oczyszczalnię, ale to muszę się dokładnie zorientować. Jedno szambo mamy tam. Ten domek przyszłościowo, przez to, że go remontujemy, też będzie pod wynajem, więc będziecie to mogli sobie też przyjeżdżać.
No i tam sobie mogą stanąć po prostu takie fajne ekipki. Przyjedziecie w 3-4 kamperki, żeby była kulturka, cisza, spokój. No, basen też wleci i bala wleci też ogólnie. Bala będzie ogólnie podgrzewana, że całorocznie, ogólnie zimą też będzie można tu przyjechać. A wiecie, że od października tu się zaczyna sezon taki gorący na grzyby. Więc ja działam. Najpierw basen. Aha, i też będę dzisiaj zakładać folię. O, widzicie, tu są te drzewa, które sobie wyciąłem na próbę. One strasznie duże gałęzie miały, a drzewa w sumie mało, nie? Brzuska ogólnie potnę, bo to drewno ogólnie jest do kominka, do nowego domku. A tutaj sobie ogólnie założę folię, żeby śnieg i deszcz na tym nie leżał typowo, a to wiadomo, że będzie się przewietrzać i już. Beczka cały czas czeka wytrwale na zrobienie takiej na razie tymczasowej wędzarni, bo docelowo będę tu robić wędzarnię taką konkretną. Lubię wędzić, lubię piec chleby, ale o tym po prostu będzie później, bo zrobimy też taki, można powiedzieć, kulinarnie co któryś vlog. Pokażę Wam właśnie, jak zrobić super kiełbasę na przykład z wołowiny, jak zrobić polędwiczkę po mojemu, wędzoną oczywiście. No i sami widzieliście, kiszonki robiliśmy już na poprzednich vlogach, smalec, w jaki sposób też ogarniamy. Kwiatki, trochę się o nie boimy, ale poprosimy po prostu sąsiadkę, żeby je od czasu do czasu podlewała, bo już powoli sobie tu infrastrukturkę chcieliśmy zrobić, taką dla siebie, jakby spa, jak żagiel się założy, to też jest fajnie. I zasłony zrobimy troszeczkę inne niż poprzednio. I fajnie, ale nie możemy nic więcej robić, bo będziemy tu całą działkę, można powiedzieć, rozkopywać. Bo z tej studni wodę musimy doprowadzić do tego domku. Pomimo, że tam mamy hydrofor, ale tu tą wodę mamy lepszą. No i będziemy rozprowadzać też podłączenia pod kampery, czyli będziemy prowadzić prąd. Z tamtej skrzynki będziemy prowadzić też prąd do sauny, bo nie będziemy robić sauny jednak na drewno, będzie bezpieczniej. Szczególnie jak będzie to dla osób pod wynajem, to nie będzie po prostu strachu, że to zostanie jakby bez opieki, bo tu ciągle by musiał ktoś się ciągle opiekować tym. A tak to zrobimy to tak, można powiedzieć, z automatu. Przyjeżdżacie, dostajecie kod, wpadacie, no i korzystacie. No, dobra, koniec gadania, ja się biorę do działania. Senik wleciał już do kartonu. Nawet nie wiem, jak mi się to udało, że opchnąłem, jeszcze zostało full miejsca. Wyciągnąłem beczkę, nie wiem, gdzieś ją chyba zakopię. Jak jesteś pierwszy raz, to takie beczki zakopujemy jako spiżarnie. Mniej więcej 8 stopni jest w takiej beczce cały czas. No i tu znalazłem folię, którą kiedyś kupiłem do ocieplenia domku spod spodu, ale wykorzystam ją na to zadaszenie. Zaraz idę poszukać sobie takera i tylko nałożę tutaj na to i cyk, 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 pojadę z tamtej strony, obetnę i już. Pokażę Wam, idąc do potaker, jeszcze jak wygląda kuchnia. Nie kuchnia, łazienka. A więc wstępnie łazienka wygląda tak. Tu będzie wisieć szafka. I tu jest ta imitacja drewna, która pójdzie resztę na właśnie domek. A tu wygląda w ten sposób. Gdzieś już pokazywałem, ale już jest dokończony brodzik. Ania jeszcze będzie tutaj listwy robić w ten sposób, żeby nie zamykało tutaj i tyle. Ale wpadła na pomysł, że fajnie by wyglądało, jakby sufit jeszcze z tego był. Zobaczymy, czy nam paneli starczy, właśnie będzie teraz obliczać. No, to idę po taker. A taker i wszystkie takie urządzonka mam tu, taki bajzelek jest, ale ja się tu odnajduję, patrzcie, jest i taker. Zastanawiam się właśnie, bo ta folia tak naprawdę się rozkłada i ona ma 2 metry szerokości, ale chyba ją zrobię właśnie tak, jak jest na zakładkę, podwójnie. Tylko tu mi do końca nie będzie, ale myślę, że nie muszę tak do końca wtedy tutaj dobijać. Ładnie tu zrobię na zakładkę. Takerem cyk, 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 cyk. Tak ustawimy. Napniemy, żeby nie podrzeć. No i tyle. Nie wiem, czy słyszeliście ogólnie. Zaczyna grzmić. Jest tak duszno, parno, że ciężko nawet nam tu wytrzymać.
No i też zastanawiamy się właśnie, czy jeszcze może jutro coś porobimy i lecimy na dom, a prawdopodobnie też lecimy do Sieradza, więc zobaczymy. A więc tak to wygląda. Nie napinałem tego tak mocno, bo ta folia nie jest na tyle wytrzymała, ale ona też się obkurczy od słońca na bank i w ogóle na bank wypłowieje. Podejrzewam, że jeden sezon i to wszystko będzie praktycznie się drzeć, ale zobaczymy na pierwszą zimę. Potem to sobie tu już fajnie odeskuję to i może jakąś papę zrobię albo cokolwiek. Na razie w ten sposób. Tak to wygląda z góry. No i tutaj też tylko zawinę delikatnie dotąd, a tu niech się wietrzy, bo tu będę chciał też jeszcze takie drzewo poukładać, troszkę będzie z jednej i z drugiej strony takie to, co potnę, na przykład właśnie, żeby na ognisko było, bo to drzewo, co tutaj mamy w garażu, to w większości to też pójdzie na kominek. Ja później to drzewo chyba wyniosę, ale to drzewo już ma chyba z 5 lat. Tu mam korzenie takie na ogniska fajne. Tu ostatnio sąsiad mi przywiózł, jak to drzewo się nazywa? Olche właśnie, i to będziemy używać do wędzarni. A tutaj mam ogólnie świerki też na ogniska takie, ale suszki, które drzewa poprzewalały, nie? No. Grzmi. Nie wiadomo, czy coś gdzieś nie walnęło, ale mogłoby już popadać konkretnie, bo już masakra jest. Nie ma po prostu czym oddychać. Dobra, co jeszcze działamy? Aha, będziemy działać z anteną internetową. Pokażę wam, kto nie widział, co się stało. I właśnie byłem dzisiaj w paczkomacie odebrać paczkę. A więc co my tu mamy? Poprzednio zamawiał mi to znajomy, a ja szukałem na Allegro, żeby tu to dotarło do puszczy, do paczkomatu. Nie wiem, czy zamówiłem prawidłowo. Jest to uchwyt do anteny internetowej. Tak, raczej jest to samo. Mikrotik, uchwyt i tak samo antenę mamy mikrotika. W środku mamy wsadzony modem GSM i w ten sposób możemy się łączyć z internetem, kierując typowo jakby na maszty. No i zaraz wam pokażę, co nam się stało. A więc stało nam się to, na poprzednim vlogu pokazaliśmy ogólnie, ale jak jesteś nowy, uchwyt pęk w tym miejscu. Myśleliśmy na początku ogólnie, że zahaczyliśmy gdzieś, bo ta antena stoi jako maszt. No i to podchodzi już mi tam prawie pod te 3 metry, a przejeżdżaliśmy przez takie mosty, ale potem w końcu patrzę, przecież tu nie ma żadnego uszkodzenia tak naprawdę, ani na rurce, ani na tym. A ja nie kładłem tego nigdy na bok, z tego względu, że zawsze każdy mi mówił gdzieś tam, że tu będzie zaciekać woda i w ogóle. No i faktycznie tego nie położyłem, zrobiłem to na sztywno, ale jechaliśmy autostradą, były takie prędkości, były takie wiatry, że w końcu musiało się to urwać. Zastanawiam się, czy później tego docelowo nie zrobić jakiegoś z metalowego, z blaszki i w ogóle, bo to chyba będzie najbardziej solidne. Ale na chwilę obecną musimy sobie radzić. Na przykład zrobiłem to taśmą, położyłem to, potem obkleiłem taśmą, bo ciężko się ten kabel wyciąga. A baliśmy się ogólnie tego wyciągać, dlatego że jak dotkniesz tam taki guzik, to zresetujesz tą antenę, a ja ją miałem tak poustawianą ogólnie, że sam bym sobie nie poradził. I co się stało? Ta antena zaczęła latać. W ogóle jak jechaliśmy, to ta antena latała tylko na kablu. I tutaj mi się ten kabel chyba prawdopodobnie załamał. Dlatego zastępczy wsadziłem i lecę tylko przez środek kampera do routera. No i w ten sposób sobie po prostu poradziłem na chwilę obecną i tak sobie będziemy radzić. Ale tak czy tak docelowo wymienię zaraz właśnie tutaj tą antenę, żeby łatwiej było nas sterować, a zawsze po prostu tą antenę mogę ściągnąć na trasę, bo już wiem co i jak, już mi to szybciej idzie, nie zajmuje mi to czasu. No jest to ważne, a docelowo ogólnie na razie chyba też na domek tam wsadzimy. No bo jednak zdalnie Ania pracuje i no musi być ten internet, a już baliśmy się z tym kablem, jak wyszedł problem, że w ogóle nie możemy znaleźć, że no niestety będziemy musieli jechać do domu. A tak przedłużyliśmy sobie jeszcze tydzień. Ja już powoli będę działać sobie tutaj z tą podstawą anteny i w międzyczasie muszę dopilnować nasz obiadek. Czemu gotujemy w kamperze?
bo tam jest za gorąco. A tutaj mamy przewiew. W sumie nie śpimy w kamperze, ale fajna sytuacja. Fajna sprawa ogólnie jest mieć kuchnię właśnie tak jak przeważnie w kamperwanach wszystkich przy wylocie, bo przynajmniej to wszystko tutaj sobie powiewa. Dobra, to działamy. Ty, Oli, jak zwykle musisz być na przejściu. Idę dobrać sobie imbus, bo końcówki od wkrętarki takiej nie mam i zaraz zobaczymy co i jak, żeby to odkręcić. W moich narzędziach jest wiele rzeczy. Zawsze idzie coś znaleźć. Powiem wam, że mam więcej rzeczy w kamperze, takich narzędzi różnych innych, niż w domu. No, ale kamper stoi przeważnie pod domem, więc nie ma problemu. Ja sobie poluzuję tutaj to wszystko. Potem odkleję tą antenę tutaj od tej lampy i dostosujemy nową. Szkoda, że nie mam końcówki, bo wkrętarką by było pach, pach i już, nie? Ale już poluzowałem sobie, więc mogę sobie już ogarniać w ten sposób. I tak wygląda ta podstawa. Ja już to raz kleiłem i wiedziałem, że to rusza się, że jest elastyczne, ale w sumie tak czy tak odpadło jednak za duża siła, pomimo że ściągnąłem tą antenę, tak jak mówiłem. No tu sobie tą podstawę zrobiliśmy. Wykorzystałem tutaj od koguta blachę i na nito wkręty. A ta blacha, powiem wam ogólnie, że ona jest przyklejona. Albo przy nito. Nie, przyklejona ona jest. Tak samo ja tu kleiłem sobie markizę, ale dodatkowo tak czy tak śruby dałem. No, śruby dałem tak czy tak. A więc ten zestaw wygląda tak. Ja tak naprawdę potrzebuję tylko tą podstawę. Tak, tylko tą podstawę. A to sobie odkręcę i to mi w razie co zostanie. Chociaż tu nie wiem, czy tam mi się coś nie uszkodziło też. Muszę to sprawdzić. Ewentualnie zostawię to i to. A tam ten cały zestaw do wsuwania, tylko to już ogólnie zostawiam sobie. No, to jest do przyczepienia też anteny. Dobra, będę to montować teraz. Zacznę montować antenę. Moja żona chciała się pochwalić tutaj, jak ładnie zrobiła. Tak jak wam pokazywałem to wykończenie. I to jest też panel winylowy, zrobiony tylko odcięty. Próg jest, że nie będzie zaciekać tutaj. I tu w ten sposób. Super. Tu tak spoina jest, bo tu ogólnie idzie troszeczkę krzywo. Z tego względu, że tutaj jest deska. Już nie chcieliśmy wyciągać ani nic, żeby nie uszkodzić brodzika, żeby on nie przeciekał. Ale spoko, mówię, taki remoncik. Aha, i tutaj jeszcze jest zrobiony luz. No, plan jest teraz, że chcę robić jednak sufit. Obliczyła, że jej starczy. Zdemontujemy to. Zaraz zdemontuję ogólnie lampę. Ja mam tutaj ułatwioną sprawę, dlatego że najwięcej roboty to było tutaj właśnie przy tym właśnie, tak jak mówiłem, tu wycięliśmy rurkę, żeby to pasowało, a ten uchwyt, który tam na dole zobaczyliście, jest tutaj i to antena się tu jak przyciśnie, no albo ciężko trochę, o, to można wtedy wysunąć i antena jest luzem, no i ten maszt ogólnie wtedy mogę sobie sterować tak, czyli tą anteną, no i położyć w razie co antenę w ten sposób. Dobra, ja przymocuję teraz już tutaj. Tylko musimy wejść tak, żeby kable nam nie przeszkadzały, albo o, zrobimy tak jak było, albo nie. W sumie zastanawiam się cały czas, czy te kable warto mieć tutaj. Chyba nie. Tak zrobimy. Bez kombinacji. To już muszę sobie też zaraz zrobić. No i na tej zasadzie, że tą antenę wkładamy w ten sposób, no i sterujemy, zawsze i tak pod kątem jest, ale mogę sobie ją położyć wtedy w ten sposób, albo położyć ją w ten sposób i ona już tutaj nie będzie miała takich drgań, jak tu wszystko przymocuje na mocno, bo tu jest też opływowo, a ona sobie stała na wysokości, więc tu było takie przeciążenie. No dobra, ja sobie to dopracuję. Mielone się robią chyba na parę dni, no ale ja jak zwykle kupię to zamiast pół kilo to kilogram, tak mi żona powiedziała. Ziemniaczki już ganz.
No i do tego będzie sałatka z pomidorami. I tak się gotuje w kamperze. Trochę bałagan tu mam, ale to co? W kuchni musi być zawsze bałagan. I ten router nieszczęsny. Zobaczcie, ten kabel tak sobie tu na razie luzem idzie. Bajzel tu jest, ale nie używamy go teraz. No i ten kabel tak naprawdę jest nieużyteczny na chwilę obecną. Cały czas planuję go gdzieś tu przykleić, ten router. I tak chyba będzie najlepiej ogólnie, ale zobaczymy. Ja jak zwykle na obiadku, oprócz tego jakąś kiszonkę sobie ogarnę. Polecam marchewki kiszone. Super sprawa. Ale dzisiaj wybierzemy sobie paprykę. Jak chcesz zobaczyć, jak montowaliśmy tą spiżarkę, w jaki sposób żeśmy tam ją zabezpieczyli, to gdzieś odszukaj jakieś filmy. Nie ma tak łatwo, że wszędzie ciągle tylko będziemy podsyłać linki, linki, linki. Jak jesteś zainteresowany, to sobie potem kamufluje ogólnie. No, więc jak jesteś zainteresowany, popatrz budowa puszczy, bo chcemy tą puszczę troszeczkę rozreklamować, żebyście mogli po prostu, więcej osób mogło się dowiedzieć ogólnie, co tu można sobie robić, jak można spędzać czas fajnie i w ogóle. No i też ogólnie fajnie spędzić czas z nami ogólnie, więc czasami też tutaj jesteśmy. Zobaczcie, właśnie też takie drzewa będę wycinać, które są podwójne, bo one potem nie rosną tak jak za blisko siebie są. To też będę po prostu ogarniać. Ale stwierdziłem, że będę to robić we wrześniu, bo jest za gorąco. Zobaczcie, jakie takie jedno koło drugiego. To drzewo już musi też wylecieć. Więc roboty tutaj jest full, ale myślę, że z tym kempingiem, znaczy kempingiem, osadą Puszczy Śpiew będziemy startować od przyszłego roku. Myślę, że też od majówki, bo już pierwsze osoby też są chętne, żeby przyjechać do nas kamperami. Czas się wziąć za kolejne prace. Śmiesznie wyglądam w tych kaloszach, ale ogólnie, pomimo że tak gorąco, zakładam je, bo chcę pociąć ogólnie na mniejsze kawałki te drzewo, na drewno. I co? No i dlatego nie chcę, żeby mi wióry leciały tutaj na buty, skarpetki. Zaraz sobie to poprzenoszę, tą beczkę też przeniosę i zrobię tu sobie porządek. Te trawy jeszcze musimy gdzieś zasadzić. One sobie tutaj w wodzie sączą, a to bierzemy do domu, żeby bardziej pilnować, bo to lubi dużo wody. A to musi trochę przyschnąć. No i we wrześniu zaczniemy palić ogniska. Jak ja uwielbiam palić ogniska, to w taką pogodę nie da się wysiedzieć przy ognisku. A druga sprawa, no, żniwa i te sprawy, nie ma co ryzykować, jest susza w puszczy. Dobra, ja biorę moją piłę. Tu też muszę jeszcze mały porządek zrobić, schować basen. No i powoli będziemy się stąd ulatniać. Nie wiem dlaczego, ale zawsze robi mi się luźny łańcuch. Muszę tu naciągnąć. Wiem, że tam jest jeszcze taka sprężynka do naciągania, śrubka. Zobaczymy, muszę to zrobić, bo to jest niebezpieczne. Pokażę wam jeszcze projekt dachu, jaki sobie teraz zrobiliśmy, nowy. Bo miał być płaski dach, no i rozmieszczenie ogólnie pomieszczeń, jak wygląda, jak żeśmy to sobie usytuowali, tego domku, który będzie dla was pod wynajem, gdzieś on będzie tu prawdopodobnie stał, ale jeszcze uzgodnię to z moim projektantem, bo tak naprawdę mamy całą działkę do dyspozycji, żeby go ustawić, oprócz tej części, bo tam nie ma linii zabudowy. Ten łańcuch już mam taki na wykończeniu, ale takie coś da radę, więc nie krytykujcie mnie za to, że po prostu gdzieś delikatnie dotknę ziemi, że piasek, że coś tam się będzie tępić. Po prostu on już jest na wykończeniu, a w ogóle prowadnicę muszę też wymienić nową, bo już te ząbki na końcu są trychnięte, więc tak czy tak, jakoś to będzie. Wyplułem benzynę na siebie. Chciałem się pośpieszyć. Zobaczcie, masakra. Nic. Trzeba portki ściągnąć. Tak się śpieszyłem, że nie zatkałem korka. Zobaczcie, wypluło.
pierwszy raz dostała kość i nie wie, jak to ogarnąć. Proszę. Czy mam ci to rzucić i chcesz pogonić? Ty wolisz żywe rzeczy, tak? O, idę. No, to zobaczymy, jak to będzie ogarniać. Więc pocięte jest. Brzuszkę sobie odłożę, dlatego że będę też wykorzystywać to do tej kozy, którą kupimy, bo jest liściaste. A to będzie na ogniska i to na razie sobie ułożę tam. Będzie w jakimś tam delikatnym zadaszeniu, a przynajmniej się to przeschnie, więc już w październiku, w listopadzie ogniska będziemy sobie z tego palić. Mam dużo takiego nazbieranego jeszcze chrustu, takich różnych pierdół, to też muszę pociąć. O właśnie, to sobie zaraz potnę, też poukładam. No i do leśniczego muszę zadzwonić, bo robili zrąb lasu i powiedziałem, czy będę mógł gałęziówkę sobie ułożyć, żeby odkupić od nich. No to powiedział, że niby tak, ale zobaczymy, bo w tym naszym państwie to jest różnie. Remontu. Czas ciąg dalszy. Zobaczcie, starczyło nawet na to, gdzie myśleliśmy, że w ogóle w prysznicu nie będziemy robić. Jakieś tu szpary wyszły, ale się mówi trudno. Tutaj przyczepimy. Ania chce jeszcze parapet zrobić tym, bo mówi, że starczyło jej. Więc też będzie spoko tak wyglądać wszystko. Elegancko. O, fajnie to wygląda z tym sufitem. A tak żeśmy robili wcześniej ogólnie pokój. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle starczy to na łazienkę, bo mieliśmy te szafy wywalać, jeszcze ta ściana miała być zabudowana, ale wyszło jak wyszło. No, więc już powolutku to sobie przemalujemy też na biało prawdopodobnie. Taką jakąś specjalną farbę będzie trzeba, bo to jest taki jakby cały odlew, więc tu nic nie będziemy kombinować. Spoko, jeszcze parapet i będzie git. No i trzeba zacząć wszystkie już kuchnie z tego robić. Ania mówi, że będzie robić. Wróciliśmy ze spaceru, w sumie ściągnąłem tą trawę po basenie. Zobaczcie, masakra. Miesiąc czasu zaledwie, można powiedzieć, kiełki. Ale śmiesznie to ogólnie wygląda, bo naprawdę kiełki tu jakby zostały. A ogólnie to powiem wam, że na przykład za domkiem, tam gdzie jest duże zacienienie, mamy mnóstwo szczawiu. I kiedyś jak mieliśmy przyczepę kempingową, mieliśmy ten przedsionek z przodu zabudowany. Przyjeżdżam, ma tam sam szczaw, więc była zupa. No, ja już dzisiaj nic nie będę robić, chilloutuję się. Dobra, telefon do mnie jest, więc muszę kończyć. Mówiłem, że będziemy się widzieć jutro, a nie, będziemy się widzieć dzisiaj. Tak, Ania zrobiła parapet. Fajnie, myślałem, że zrobi z tego. Zrobiła z tego drewnianego. Super. To do jutra. A więc tak, prosty projekt. Tutaj jest sypialnia, łazienka i taki pokój gościnny z aneksem kuchennym, z wyjściem z tarasu, znaczy na taras. Taras taki będzie dosyć sporawy. Wszystko też będzie fajnie tu oświetlone, obite troszeczkę drewnem i okna, co fajne są, to są do samej ziemi ogólnie z tej strony i tutaj te okna jakby tu z przodu i przesuwne drzwi. Tutaj będzie wejście jakby do domu. No i taki prosty projekcik żeśmy wymyślili. Nie chcieliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby była przestrzeń, więc te pomieszczenia jak na ten metraż będą w miarę duże. No i musieliśmy dorobić do tego domku skośny dach jednak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chcemy to zrobić troszeczkę ażurowo. No i z jednej strony możliwość ogólnie potem założenia paneli fotowoltaicznych od tej strony właśnie, gdzie są drzewa. Też będzie klimatyzacja
w tym pomieszczeniu system grzewczy. Jeszcze ogarniam sobie, w jaki sposób chcę zrobić, bo producent tutaj tego domku sugeruje mi, że założy mi grzejniki inwerterowe. Możecie się wypowiedzieć coś na ten temat, ale ja mam sprawdzone ogólnie taki te grzejniki, promienniki, bardziej takie te obrazy. I to mi się tutaj w domku holenderskim sprawdza. Chcę dokupić jeszcze jeden w sumie taki. No i alternatywa też będzie właśnie takiego wolno stojącego kominku, takiej kozy z dużą szybą, raczej takiej ładniejszej ogólnie, to nie jest taka zwykła koza. Czyli taki kominek wolno stojący, jakby bez, nie trzeba go obudowywać. Dlatego też właśnie gromadzę to drzewo. No i tyle. Dajcie znać ogólnie, co uważacie na temat tego projektu. Ja na tej fazie jeszcze mogę pozmieniać te pomieszczenia, bo na razie się robi konstrukcja cała, nie? Przez to, że te pozwolenia na budowę, wszystko jeszcze będzie to trwało, więc ten domek na razie tak czy tak jeszcze nie zjedzie, bo miał zjechać na początku września, ale wszystko nam się to przedłuży. No i myślę, że to miejsce będzie takie najfajniejsze, a z tamtej strony zrobimy po prostu jakieś ogniska zadoszenia wiaty, że tam będzie można sobie pohulać troszeczkę wieczorem. Nie będzie to przeszkadzało jakby w, powiedzmy, użytkowaniu tego domku. A tamto spa, ogólnie to będzie też spa, wiadomo, że do którejś godziny, powiedzmy do 22, bala i te sprawy ogólnie. A wiadomo, że jak ktoś domek wypożyczy, to praktycznie będzie miał to wszystko typowo do siebie też dostępne, nie? No, to nic. Ja jeszcze sobie przeglądam różne maile. O, tu wam może przybliżę. O, tak będzie wyglądać ten pokój. Kuchnia. Już mamy pozaznaczane właśnie, gdzie lampy. To wszystko, żeśmy ustalili wszystko. Tu będzie telewizor na tej ścianie. Ogólnie łazienka mała i sypialnia. No, w sypialni chyba też będzie okno bodajże do samej ziemi, tak mi się wydaje. Nie pamiętam już, jak to żeśmy konfigurowali. Plac budowy, bałagan. Dzisiaj ciężki dzień ogólnie. Burza wisi w powietrzu, ale powiem wam, że jestem bardzo dumny z mojej żony, bo odwaliła kawał fajnej roboty. Mówię tak cicho, żeby nie słyszała. Zobaczcie. Tak to wstępnie wygląda. A ta ściana jeszcze nie jest zrobiona. Ale niestety, zabrakło kleju i my już uciekamy do siebie, do domu. Więc na tym będę kończyć. Plac budowy. Ale zobaczcie. Tak wygląda ta ściana. Tak wygląda tu. Tak wygląda tu. Jeszcze tą ścianę będziemy robić, ale niestety już zabrakło kleju. Więc tym bardziej już jedziemy. Ale fajnie się to komponuje. Jasne meble. Spoko. No i tu oczywiście ten bajzel musi też być dzisiaj posprzątany. No i ten pokój też tak zrobimy. Szafki też będziemy malować, więc zobaczymy. Miałem się już z wami żegnać, ale update robię i jak wiecie, zawsze na koniec jest najlepsze, więc zobaczcie. Już sprzątamy powolutku, bo będziemy wyjeżdżać. Tak wygląda. Tu zabrakło siły. Ania już mówi za dużo docinania, ale dokończymy to następnym razem. Ale zobaczcie, fajnie ogólnie wyszło. I decyzja jest taka, że te szafy też będziemy sobie malować pod ten kolor. Nie taki kolor, jak tutaj wcześniej mieliśmy mieć te drzwi. Tamta szafa pójdzie w tym kolorze. No i te szafki, które są też, to pościągamy tak jak tamtą metodą robiliśmy i też pomalujemy, nie? To jest taki nasz gospodarczy ogólnie. Więc przyczepa na 30 metrów, bo ona ma 10 na 3 metry, jest naprawdę, można powiedzieć, fajnie ułożona. Mieliśmy wywalać ogólnie to coś, tą ściankę tutaj, ale teraz patrząc na to, to za dużo roboty by było, bo ciężko by było, bo panele ogólnie są już położone, tak? Więc by trzeba dorabiać. No i tu jeszcze trzeba dokończyć to do końca. Tu docelowo utniemy blat, zrobimy większą lodówkę, bo ten domek też będziemy robić, że będzie, jak będzie większa ekipa, będzie mogła sobie po prostu też go wynająć. No i ten pokój cały dokończymy. Zaraz będziemy obmierzać. Te rolety wszystkie wywalamy. Wiadomo, nowe. No i co? Aha, pomierzymy ogólnie zaraz wszystko, listwy
będzie trzeba pozakładać. No i na dole też listwy wszystkie będzie trzeba pozakładać. A ogólnie powiem wam, taka pogoda. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Pada. Jest fajnie. My cieszymy się, jak tu czasami pada, bo jest fajnie. Może ogniska nie ma, ale no jest teraz rzeźko przynajmniej i przypomina to nam ten czas, gdzie zbliża się czas już do grzybów. No więc na pewno też będziemy pokazywać, co tu można znaleźć, jakie grzyby. Jak widzieliście wcześniej, jagody zbieraliśmy, więc las nas wyżywi. Więc miłego dnia, uśmiechu wam życzę, pomimo że jest taka pogoda. I trzymajcie się, do następnego vloga.